Jak pan ocenia wyrok Trybunału Konstytucyjnego? Wyrok oceniam bardzo pozytywnie. Helsińska Fundacja Praw Człowieka przedstawiła Trybunałowi Konstytucyjnemu opinię przejścia sądu w tej sprawie. Przedstawiliśmy tam orzecznictwo przede wszystkim Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu jako taką największą wartość naszej opinii. Nie ma oczywiście sensu przedstawiać Trybunałowi Konstytucyjnemu jego własnego orzecznictwa, prawda? Więc oczywiście przedstawiliśmy przede wszystkim orzecznictwo Trybunału w Strasburgu. Trybunał w Strasburgu, no, naszym zdaniem obecna regulacja artykułu 33 ust. 6, która ogranicza prawo odwołania się do sądu tylko w przypadkach, w których następuje wykluczenie członka zrzeszenia, była niezgodna z orzecznictwem Trybunału w Strasburgu, jak również z konstytucją. Dlatego też takie stanowisko zajęliśmy. Dlatego wyrok ten oceniam pozytywnie. Również taką wartością tej naszej opinii było przedstawienie statystyk, które otrzymaliśmy od Głównego Sądu Łowieckiego. Tam z tych statystyk wynikało, że w sumie ze wszystkich spraw orzeczonych, zakończonych w roku 2011, aż połowa z nich kończyła się zawieszeniem. Prawda, w prawach członka Polskiego Związku Łowieckiego, więc no, dolegliwość sankcji jest niemalże taka sama jak przy wykluczeniu, ale odwołania do sądu już zgodnie z ustawą prawo łowieckie nie było. Tak więc te statystyki pokazywały, że nie jest to jakaś tam, nie są to jednostkowe sprawy, wręcz przeciwnie, jeżeli w połowie spraw następowało zawieszenie, no to tutaj ta materia, ten problem był bardzo, bardzo istotny, prawda? Więc no, konkludując, oceniam wyrok oczywiście bardzo pozytywnie. Trybunał tutaj troszkę rozdzielił, prawda, co do tego artykułu 33, mianowicie powiedział, że nie w każdej sprawie oczywiście to odwołanie do sądu będzie konieczne. Wymienił oczywiście zawieszenie, wymienił wykluczenie, gdzie już to odwołanie jest. Natomiast no, wskazał również, że on może tu wskazać tylko taką dyrektywę abstrakcyjną, więc to jak się, przede wszystkim no, już takie szczegółowo, taką szczegółową ocenę poczekałbym do uzasadnienia pisemnego i do tego, jak się sytuacja rozwinie, ale ogólnie taka myśl przyjęta przez Trybunał, że jest to dyrektywa jedynie abstrakcyjna, która ma stanowić wskazówkę i od tych, powiedzmy, do najcięższych dolegliwości dyscyplinarnych odwołanie musi być. Oczywiście uważam to za bardzo pozytywny wyrok. Czy Helsińska Fundacja Praw Człowieka otrzymuje jakieś inne skargi od polskich myśliwych? Otrzymujemy takie skargi, również taką analogiczną opinię, jak przyjaciel sądu do Trybunału przedstawiliśmy w drugiej sprawie, w sprawie bodajże pana Andrzeja W., która tutaj wisi przed Trybunałem, prawda? Zakładam, że teraz zostanie umorzona i będzie przyjęta z mocą orzeczenia tego, które nastąpiło, prawda? Również w tamtej sprawie. Otrzymujemy takie sprawy, interesujemy się tym przede wszystkim w takim aspekcie, w jakim dzisiaj orzekł Trybunał, czyli w tym aspekcie prawa do sądu. My się zajmujemy generalnie postępowaniami dyscyplinarnymi i takim kontekstem prawa do orzeczonego procesu, więc to jest taki kontekst bardzo ogólny. Ściśle prawno-człowieczy, tak bym to nazwał, i takie sprawy mamy. Nie chcę tutaj mówić o żadnych konkretnych sprawach, natomiast rzeczywiście takie sprawy mamy i się nimi interesujemy, dlatego jeżeli myśliwi podnoszą naruszenie prawa do rzetelnego procesu w swoich postępowaniach dyscyplinarnych, to oczywiście również zachęcam do tego, aby do nas z takimi sprawami się zwrócili. Serdecznie gratuluję rozstrzygnięcia zgodnego z pana oczekiwaniem dzisiejszego wyroku Trybunału Konstytucyjnego. Czy jest pan zadowolony z wyroku? Mogę krótko powiedzieć, że tak, wniosek Rzecznika Praw Obywatelskich został uzgodniony w odniesieniu do obu zaskarżonych przepisów prawa łowieckiego. Myślę, że jest to dobry dzień, bardzo dobry wyrok Trybunału Konstytucyjnego. Dobry dzień dla wszystkich myśliwych w Polsce. Trybunał Konstytucyjny powiedział wyraźnie, że pewne podstawowe zasady postępowania dyscyplinarnego, takie jak określenie czynów, sankcji, zasad postępowania, także organy dyscyplinarne, to powinien określić ustawodawca. I co więcej, Trybunał powiedział także, że we wszystkich tych sprawach, które nie mają czysto wewnątrzorganizacyjnego znaczenia, powinna przysługiwać możliwość wniesienia odwołania do sądu. We wszystkich tych sprawach, w których przede wszystkim dochodzi do zawieszenia członków, a to jest najczęściej orzekana kara dyscyplinarna, tam każdy myśliwy, każdy członek Polskiego Związku Łowieckiego powinien mieć prawo
złożenia swojej skargi do sądu. W tym zakresie no, sytuacja pozwoli na lepsze poszanowanie praw wszystkich myśliwych. Czy w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich rozważone są obecnie jeszcze inne zagadnienia niekonstytucyjności innych zapisów ustawy Prawo łowieckie? Muszę powiedzieć, że wpłynęła do Rzecznika Obywatelskich jedna skarga dotycząca przymusowości członkostwa w Polskim Związku Łowieckim. Ta skarga tyle musi poczekać, o tyle, o ile trzeba zapoznać się z pisemnym uzasadnieniem wyroku Trybunału Konstytucyjnego w tej sprawie. Będzie ono, myślę, że bardzo ciekawe. Wyrok jest bardzo precyzyjny. Jest to, myślę, bardziej cięcie nożem neurochirurgicznym, bardziej topornym narzędziem. Zatem to precyzyjne orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego odnosi się również do statutu Polskiego Związku Łowieckiego i myślę, że analiza uzasadnienia pozwoli na ewentualne ustosunkowanie się do tego typu skarg, które, jak mówię, wpływają. Czy jest wola i chęć Rzecznika Praw Obywatelskich wniesienia pod rozpatrzenie Trybunału Konstytucyjnego monopolu, jaki stanowi Polski Związek Łowiecki? Trzeba pamiętać, że Rzecznik Praw Obywatelskich jest organem ochrony praw i wolności człowieka i obywatela. I tutaj przede wszystkim trzeba byłoby przeanalizować nie to, czy to jest rozwiązanie racjonalne, czy dobre legislacyjnie, ale czy narusza ona prawa i wolności człowieka, obywatela. Myślę, że tutaj lektura, przepraszam, powtarzam to jeszcze raz, uzasadnienie wyroku Trybunału będzie bardzo istotna, bo tutaj jest no, piękny, wspaniały wywód na temat natury prawnej związku, ewolucji roli prawnej związku od okresu międzywojennego. Trybunał wyraźnie powiedział, że zrzeszenie, jakim jest PZL, nie jest stowarzyszeniem w pełni dobrowolnym i że zrzeszenie dzisiaj wykonuje istotne zadania zlecone, zadania publiczne, a więc jest to specyficzna forma prawna, która łączy w sobie zarówno cechy zrzeszenia osób fizycznych i prawnych, jak i organizacji no, o charakterze przymusowym, która wykonuje zadania publiczne. Dlatego odpowiedź na to pytanie nie jest absolutnie jednoznaczna, ponieważ jest wiele argumentów, które usprawiedliwiają taką, a nie inną pozycję prawną Polskiego Związku Łowieckiego. Ja myślę, że Trybunał zupełnie świadomie odniósł się także do stwierdzeń zawartych w stanowisku Sejmu, które nawiązywało chociażby do wyroku w sprawie Polskiego Związku Działkowców. Tutaj nie ma jakiejś jednoznacznej na tą chwilę odpowiedzi. Wydaje się, że najważniejszy efekt, to znaczy możliwości kontroli sądowej, każdej sankcji dyscyplinarnej, innej sankcji represyjnej orzekanej w stosunku do członków związków istnieje już od tego wyroku, a co do innych kwestii, to powtarzam, tutaj lektura uzasadnienia powinna być nastąpić w pierwszym rzędzie, a po drugie parlament no, będzie musiał jednak wykonać pracę związaną z nowelizacją prawa łowieckiego i być może to będzie okazja do dyskusji nie tylko nad tą kwestią, ale także nad współczesną pozycją prawną takiej organizacji, jak jest PZL. Dziękuję bardzo.